Guzik jeszcze nie widział mojej nowej fryzury. Jak ci się podoba? No, jak jedna z tych pawek, co zatały. A to mówek? A to mówka! Mówię mu mały poczęstunek, żeby miło mu się jechało, jak będzie. Żubr, najlepsza. Żubr, ja lubię żubr. Ten, co tam, gdzie jest lej? A tu jest lejek. A jest też lejek, obok mnie, tak. Też obok Guzika. No i co, jedziemy Guzik? Guzik, gdzie jedziemy? Na podbój Mazur. Właśnie ruszamy w drogę. No to co? No to w drogę, po Karin Soda. A nie, jeszcze po alkohol musimy zahaczyć do Żabki. Bo Guzik nie wytrzyma po drodze, bo ten żub zaraz mu się skończy. Ledwo wystartowaliśmy. Już się od rana trzepało. A tam z tyłu... Guzik, pamiętaj, jak dojadę do celu, to pierwsze co operujesz Mileja. Gotowy, już rozgrzany. Doskonale. I mieliśmy ładować wódę, a nie paliwo. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Przygotuj leja. Karitsonie, czy ty znowu chlejesz? Nie. Wyrzucam pokisz, chyba Guzik wydaje. Guzik, czy ty znowu chlejesz? I ja cały czas piję. Ci kręconi wszyscy biorą udział właśnie. I ja też. Tak, niedługo, ty też będziesz niedługo na tej liście ze swoim super zdjęciem. Jezu, Guzik, właśnie to będziemy wygrywać. Nie, my to już wygraliśmy, no. To będziemy wygrywać. Zwycięstwo siedzi w głowie, to wszystko jest psychika. Co tutaj mamy? Guzik generalnie może stać tutaj, na tym fotelu. Nie, gadaj, ale ten fotel najlepszy, jaki widziałem. Co jest? Okay. Karikona, ty już tutaj byłeś? Siema. Z widokiem na cały melanż. A najlepsze z tyłu. Zobacz, mam tutaj do sąsiadów mam rzut peretę. Kurwa, to widać, ale dobrze. Wierzcie, widzowie. Ale zajebiste. Mamy prywatne wyjście i wejście. Nagrywasz na 0,5 czy na 1? Na 0,5. To źle, na 1 nagrywaj, bo na 0,5 źle łapie światło. No dobra. Widzisz mnie? Musisz jeszcze raz, pokaż. Patrz teraz, ja. Tutaj teraz mamy jeszcze raz. Cięcie, cięcie. Ale to jest sekretne wejście do rozwoju. Kurde, ja nie wiem, czy ja się zmieszczę, pokażę. Zajęli jesteście ze stracza, by nie było. Słuchaj, jak będziemy spać na ogródku, żeby was nie budzić, po prostu wbijamy sobie. I to sobie pijemy. Na szybko posiedzenie, proszę, wymykasz się. Kiedy kobieta nie pozwala ci pić i palić, to nie? Nie, ja tylko chodzę do kiwa. Co jest? A to za zasłonka? Jest za żyrafa. Co? Czekaj, kminie to. Za żyrafę. Dobra, klicą. Nie zasłonka. Śpisz na łódce. Dobra, na piwerko. Piwerko. Dobra. No i pięknie rozpoczęta podróż na wodzie, Monsterka. Wiecie, jak się cały czas jak jechałem, to czułem ból egzystencjalny. Czułem z tyłu perełkę chmielową. Czułem z tyłu perełkę chmielową i nareszcie moje marzenie się spełniło. A teraz czas na melanż. Generalnie na cześć naszego przyjazdu z Karitsonem zaczęli puszczać fajerwerki. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale skończyli właśnie. Zostaw, może będą, może będą, może będą. Dobra, ja ich zrobię. Tutaj dodamy efekt, tutaj dodajmy taki efekt wycięty z green screena, fajerwerki. O, zobaczcie, właśnie to jest Karitson, a tutaj mam Guzik, idą do swojego prestiżowego... To jest Spiwór, do swojej prestiż... mi Plateusz nie powiedział. Nie mogę zaznaczyć, ale dowiedzie się to może w wolnej chwili. Powiedziałem. Bo zaraz wejdziemy w drzewo, świeć tam po drogi. Ale powiem to tak, po pierwsze, ty pytałeś o to, czy masz wziąć Spiwór. Spytałem cię. No właśnie. A czy ty mnie pytałeś, że... No, a, że powiem... Powiedział, że śpię na łajbie. Ja myślałem, że śpię w domku, no. Oj, tam, w ogóle, wiesz, to takie drobne szczegóły, to jak zwykle robi z tego problem. O, no i pracy na samym wejściu. Aha, jeszcze. Ja tam wejdę, ją trochę przyciągnę. Tam nigdy nie wejdę. Tam nie róbcie. Robię kroki duże, bo ja mogę, ja z plecakiem skoczę, jestem nie, bardzo skoczny. Ja mu trochę przyciągnę. Tak, będzie Karitsona wchodzić, czy się boisz? A na twoją odpowiedzialność? No, to oczywiście, że moją odpowiedzialność. Boisz się? Boisz się?
Widzisz, dałeś radę. Ja jestem giga skoczny. O. Dobra, nagrywaj, bo ten będzie nurkował. Dobra, teraz guzik. Ale nie masz kapoka, guzik, utoniesz. Jesteś nam jutro potrzebny. Guzik. Albo zarzuci ten, linę. To jest mały krok dla człowieka, ale to... Na guzika. Co mam zrobione? Dosięgniesz teraz? A, dosięgnę teraz, tak. Pan mi powie, jak ja mam z nim w nocy wrócić. O, jak ja mam z nim wrócić? Było blisko. Dobra, zobaczcie, rozgoście się. Tylko nie odpływaj, nie odpływajcie nigdzie tylko. Pytanie, czy chcesz mieć dużo miejsca, żeby tak było tak wiesz, bliżej, nie? No ja nie chcę, żeby guzik był blisko po prostu, bo się dołączy. Ale guzik tam będzie blisko ciebie. O, to jest potrzebne. Ale ja zawsze jestem blisko ciebie, pamiętaj. Są ja przepraszam pana serdecznie. Pana? No, mów po imieniu na siostrę. Panie Grzegorzu, przepraszam pana serdecznie. Uważaj, tylko nie przypierdziel bomb, bo tutaj masz gigantyczny bomb na start. Nie, chodzi, widzisz, on jest wysoko, ale chodzi o to, że jak wstajesz, o, uważaj, i teraz, uważaj, teraz. Teraz już wiem. Arizonie, czy ty jesteś cały mokry? Czy ty znowu się obrałeś? To sam początek imprezy, muszę powiedzieć. Arizonie, czy ty się ścikałeś? Czy ty padłeś do rzeki? Dzięki za informację, że... Zobaczcie, widzowie, o co chodzi. Nie, to już nie zrobię. Tak zrobiłem, wystrzeliło na mnie, kurwa, na cały rynek. I nie nagrałem tego. Guzik, weź otwórz swój. Zobaczmy, czy wystrzeli. Nie! Ojej, a weź napij się, weź łyczka. Ale bym się napił drineczkę z tego, z podstawowego napoju. Taki mały, wyszło. A ja miałem taki, no. Ty miałeś cały ryj mam mokry. Ty miałeś takiego porządny wystrzał, miałeś prosto na twarz. Ja widziałam. On miał taki mikro. Potrzymaj koledze kiełbasy, mam problem. Lubię, jak jest tak ciepło i są kiełbaski. Nie, o co chodzi. Dwa razy strzeliło. Ja pierdolę! Miałem wyjebany po prostu! A my siurgoczący! Musi więcej wypić! Ach, poranek. Słoneczny dzień w Węgorzewie na regatach influencer. Generalnie zawsze tam, gdzie jedziemy, zawsze tam pada deszcz. Na przykład sprawdzaliśmy pogody w Hiszpanii. Miało padać, ale tak z takim dwutygodniowym przedzeniem i w ogóle codziennie. Jak pojechaliśmy, padało. Sprawdzaliśmy pogodę w Węgorzewie też cały czas, nawet przed wyjazdem, wczoraj, słonecznie, 28 stopni. Jak przyjeżdżamy, też pada. Generalnie zawsze, jak gdzieś przyjedziemy, to pogoda nam dopisuje. Jest piękny słoneczny dzień, idziemy obudzić naszych śpioszków w łódce, czyli Galitsona i Guzika. Zobaczmy, czy te gałgany już wstały. Halo, wstawać! Śniadanie jest! Karigoda, wake up! Kurwa, nie poszedł spać. Kurwa, mi to że poszedł. Nie, ja go budzę. A czemu nie poszedł spać, łobuz? Ja wstałem. Śniadanie idziemy. Wiecie, że padało i macie mokry stół. No. Dobra, guzik, no to tak. Jest plus 19. 10 minut i śniadanko. Dobry czas. Dasz radę? Tak. Git, to się widzimy. Karizonie? To samo dotyczy ciebie, myk. Może przyjdź najwyżej trochę chwilę później. Dobra, myk na śniadanie. O, idzie. No, wystroił się na konferencję się wystroił, no. Dzisiaj nasz zespół, jak państwo wiecie, podjął radykalne kroki w składach. Postanowiliśmy, że pan Karol Karigoda Karizon zostanie przez cały poranek na statku, aby mógł sabotować inne drużyny. Doskonały pomysł. Tylko taki jest pomysł, żeby nie wstał. Doskonały pomysł. Zaczynamy, moi drodzy. Silnik odpalony, ruszamy! Załóż kapot. Zaraz zakładam kapot, bo jest niebezpieczny. Pamiętaj, że jak będzie leciał wodę do wody, to trzeba to nagrywać. Dlatego nagrywam cały czas. Patrzcie na to, jak będą obogowie. Mają ogień. Może podpalają swoją łódkę nitro, będą chyba włączać. To naszą podpalić chyba. Będą podpalać łódki promu.
Uwaga, skaczę. Że Marian wczoraj chciał poznać nasze taktyki po prostu. Jo pierdziu! Dobra, guzik, steruj! Wyścig się zaczął. Tam musimy płynąć, o tam daleko. Jest taka bojka, nie wiem czy widzicie. Tam bardzo, 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 bardzo daleko. Patrz jak tu zastarczyli. I my tutaj zaraz też startujemy. Pozycja do atakowania. Tak, lecimy. O nie, to piraci. Dobra, damy radę, jest dobrze. Dobra, musimy tylko tych gałganów tam wyprzedzić. Patrzcie na to, to wszyscy się ścigamy, patrzcie. Patrzcie jak to wygląda tam. No, jako równo, wszystkie łódki lecą, co nie? Jaki wyścig po prostu, no. Pedro, amatorka. Guzik, zobacz jak oni są do tyłu. Jestem głównym wypychaczem tego żagla. Proszę Państwa, zobaczyć. Profesjonalne zadanie. Dobra, meta już jest. Gdzie jest meta tam? Meta jest przed nami. Już niedługo. Będziemy, Kamingocie. Będziemy płynąć w stronę mety. Ta, zaraz przepłyniemy linię mety, Guzik. Dobrze, zaraz idzie. Które będzie to miejsce? Czwarte? Pierwsze! Nasze zwycięstwo. Ej, ja jestem zawsze. To jest w naszym sercu, jesteśmy praktycznie pierwsi. Mówię już za moment. Patrzcie, oni teraz dzwoni pod nas. Dzwoni pod nich. Kurde, nie wiem. Przypomnij, mnie widać. No, jak zadzwonił, dzwon. Jest! Mamy to! Czwarte miejsce. To na nas było? No, niestety tym razem jesteśmy trochę do tyłu, wszystko przez Guzika. Ja wolę, Guzik jest najgorszym balastem, jakiego zatrudniliśmy. Ja to zrobię balastem, najlepszy kompek. Patrzcie na to, ale spokojnie, już wszystkich wyprzedzamy, bo mamy mega taktykę, Karigoda. Ma tak zwane taktykę na podwodnego nurka. Będzie podpływał po prostu do statku pod wodą i wysadzał im. Czy tam robimy, które miejsce zajmiemy za drugim razem, za trzecim robimy abordaż. Karigoda, wracaj do balastu. No. Dobra, drugi wyścig zaczynamy. Karigoda zaczyna drugi wyścig od wineczka. Drugi wyścig z alkoholem. Wczoraj wygrałem. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Wczoraj najszybciej odpłynął. Elegancko. Nie, wczoraj jakby po prostu miałem krótką dżemkę. Trzeci wygrany wyścig. Rozpoczął się trzeci najbardziej adrenalinowy wyścig. Okazało się, że pierwsze dwa stwierdzili... Najbardziej wietrzny wyścig. Korba! Jedza korba. Ale nie wygrywaj. Cicho, muszę. Wiem, nie chcę. Weź, pomóż. Co potrzeba? Nie w tą stronę. Zostaw tego drinka. To tak, rozpoczął się trzeci wyścig. Powiedzieli nam, że pierwsze dwa anulują, bo były... Wiatr był i tylko trzeci walka o wszystko, a tak się składa, że świetnie wystartowaliśmy, nawet świetnie, zobaczcie nam wszyscy, co... Wyścig o wszystko teraz, zaczynamy! O, zobaczcie jak ładnie Nikola wybiera foka, błogowie! Patrzcie na nich! No oni tam grubo, o kurwa, jakie przechyły! Nareszcie są jakie, nareszcie są faktycznie jakieś regaty. Patrz jak się bawią w świecie. Nikola teraz pracuje, to nie jest tak, że... To nie jest tak, że se leży. Będziemy robić jakiś ten? A jak ciągnie, ale ciągnie! Zobacz jak ma buty, kurtkę i włosy sfitowane. Jest pięknie, ogólnie jest pięknie.
Wyobraźcie sobie, że jesteście tutaj z nami, proszę bardzo. Czwarty bieg będzie. Czemu? W związku ze sprawnym przebiegiem regat i poprawą pogody odbędzie się czwarty bieg. Dobra, no Karigoda, przecież ten, co ty znowu? Ja już mam dość. Wylądujmy na brzegu, już nie mogę tyle Całe szczęście, jak za to nie nasz zarek, to są tylko wasze rzeczy. No właśnie, to się te rzeczy boi do siebie. Ale to równo? Mam egzekwo! Raz zadzwonić! Pierwsi! Ściskaj kilka razy, to się włączy samo. Halo, nie działa. Działa, już nagrywa. Tak? No. Działa to? Działa, działa. Dobra, generalnie jesteśmy już po tym emocjonującym rejsie. Ogólnie rzecz biorąc, prawie. Generalnie prawie byśmy wygrali, bo ale ogólnie najgorsze to balast. No generalnie Karigoda jako balast średnio się sprawdzał, więc ogólnie tutaj mieliśmy trochę minusy. Guzik jako drugi balast też różnie bywało. Generalnie byśmy wygrali na spokojnie. Guzik był prawdziwym balastem, ja byłem taki. Ale po prostu odwołali czwarty bieg, tak zwany czwarty bieg o wszystko. Gdyby nie wszystkie... to byśmy wygrali. Tak, no. Bo oni to odwołali, bo się bali. Bali się naszej dominacji. No i teraz to nie wiadomo, czy wygrywaliśmy. Bo generalnie no wiadomo, że tam oceniana jest jeszcze praca balastów, a Karigoda bardzo słabe noty dostał. Więc zobaczymy, czy wygramy. Mała. Dobrze, mamy do pana parę pytań. W związku z tym, że ukończył pan regaty influencerów na pierwszym miejscu parę lat temu, ale ukończył. Co to chodzi? Jaki jest problem? Jak tam, jak podsumujesz nasz wypad? Ja podsumowuję nasz wypad elegancko. Uważam, że gigantyczny sukces odnieśliśmy. Praktycznie te zawody wygraliśmy. Problem pojawił się głównie z balastem, bo okazało się, że... Był za duży. Nie, był dobrze duży. Nareszcie waga Kalicona się do czegoś przydała. To po prostu okazało się, że nie liczy się do końca miejsce, a też były dodatkowe punkty za kategorię z cyklu balast i oceniali właśnie balastykę balastykę Karigody i generalnie to strasznie miał niskie noty. Mi się wydaje, że głównie przegraliśmy właśnie przez nasz balast. I byśmy wygrali jeszcze, gdyby było czwarty bran, a nie było czwartego rana, bo po prostu ludzie się przestraszyli już nas, naszej potęgi, że jesteśmy zbyt zajebiści i że mamy tak potężny balast, który ma małe noty. W sumie można powiedzieć, że wygraliśmy Vancouverem, ale no nie wiem, czy nam to uznają. Więc technicznie mi się wydaje, że mamy zwycięstwo. W praktyce, no wiadomo, że za ten balast nam odejmą, więc nie wiadomo. Tak, bo jeszcze czekamy na sobie za 10-15 minut będzie ogłoszenie wyników oficjalnych. No ale my już świętujemy ogólnie, tak, świętujemy. Tak. Tutaj taka ciekawostka, że wczoraj Karigoda generalnie trzymał się chyba najlepiej ze wszystkich. Ze wszystkich osób, które najbardziej się narąbały, to oczywiście Guzik i Nikusiak. Na? W ogóle zżygała się na łajbie. Tak, to też. Ale generalnie Guzik to największą trzodę odwalił. Guzik, masakra. Karigoda musiał go ogarniać. Co to co pijemy? Ja pierwszy raz teraz przyjeżdżałem z Tak, czekaj, weź takiego, nie masz, zobacz na niego teraz. Kto wygląda głupi? Jest duża konkurencja. Dobra, zaczynamy. No. Możecie zaczynać, spokojnie. Pij, a nie będziesz mi gadał. Pokaż, jaki masz. Mocniej odpiąć, co tak lekko odpiąciłeś? Dobra, to dni? Jak już się dyrektuję, to masz. Miam, miami. Dmuchnij. Przez sekundę myślałem, że chcę sprawić, czy jestem... Ale... Dmuchnij. O, zobaczcie, Cyber Marian właśnie wraca z lasu, z łowów, może ten, bojownik. Może lej? Może lej?
No lej, chyba lej. Niestety nie nagrało się to, ale jakby ktoś się zastanawiał, to zajęliśmy 5. miejsce. Na 15 drużyn, czyli całkiem dobrze mi się wydaje. No i co, nie? Dzisiaj idziesz w melanż? Dzisiaj kultura. Teraz rodzina. 4, 3, 2, 1, 0. Bladi, 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 bladi. To to mi to podniesie rękę w górę. Jeden gotowy? Nikuś, co tam masz? Nikola, czy ty znowu podałaś jakąś zabawkę ze sklepu? Nie, przybłąkał się. Guzik, co robisz? Jem. Co jesz? Zupę. Patrzcie, ale wyżera. Karicon uwielbia kanapki z pasztetem. Chcę spróbować lokalny pasztet. A tutaj mamy Nikusie, który je soczek. O, to będzie dobre. I tak właśnie kończy się nasza epicka przygoda na regatach influencerów. Moshe i Guzik nie wygrał dzisiejszych rejsów, ale na pewno bawił się wybornie. I w ramach zwieńczenia dzisiejszej podróży nie harnasia na raz na tutejszym molo. Ach, czego innego może brakować poza słoneczkiem, łódeczką, jeziorkiem, gronem wspaniałych przyjaciół? No niczego by się pomyślało. Jednak czegoś mi zawsze brakowało tak w serduszku przez te kilka dni ostatnich i był to harnaś. Harnaś.